Skręć w lewo. Edukacji. Następnie skręć w lewo. Czyli przed... Po 100 metrach skręć w lewo Grzegorza Fitelberga. Czyli jeszcze skręć przed... Skręć w lewo. Czyli jeszcze przed sygnalizacją świetlną. Tutaj ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Dobra, pojazd sprzeciwka mnie puszcza. Natomiast zwróćcie uwagę, że na tej zwężce nie było określone, kto ma pierwszeństwo na wjeździe. Tak więc i ja, i pojazd sprzeciwka byliśmy tak naprawdę zmuszeni do zmniejszenia prędkości. Na końcu drogi skręć w prawo, Aleja Niepodległości. Następnie wykonaj zwrot o 180 stopni. Skręć w prawo. Następnie wykonaj zwrot o 180 stopni. Tutaj nie mogę. Po 100 metrach wykonaj zwrot o 180 stopni. Następnie skręć w prawo. Wykonaj zwrot o 180 stopni. Następnie skręć w prawo. Więc jadę od razu do prawego pasu. Skręć w prawo, Karola Darwina. Też ograniczenie tutaj do 30 km na godzinę. Piesek chyba poczuł kolegę, przez to tak ciągnął do auta. Na końcu drogi skręć w prawo Henryka Dąbrowskiego. Skręć w prawo. Thank you.
tutaj ulica Dąbrowskiego, bardzo fajna, długa, prosta, łącząca ulicę Wyszyńskiego. Na końcu drogi skręć w lewo, Stefana Grota Roweckiego, następnie skręć w prawo. Właśnie z Grota Roweckiego, cały ten odcinek to jest taka właśnie długa, prosta, kusząca do tego, żeby przycisnąć troszkę skręć na pedał gazu. W lewo, następnie skręć w prawo. Po 90 metrach skręć w prawo, aleja Jana Pawła II. Skręć w prawo. I jestem na alei Jana Pawła drugiego. Po 200